Wir haben Freude, in Polen angekommen zu sein, um bei euch. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy przybyć do Polski i być razem z wami. Und wir bringen Grüße mit von den Geschwistern aus der Schweiz. Przywozimy pozdrowienia od wierzących ze Szwajcarii. Und auch von den Brüdern von Wien. I również od braterstwa z Wiednia. Wir lassen euch alle herzlich. Wszyscy was serdecznie pozdrawiają. Wir wollen etwas lesen aus Gottes Wort. Chcemy teraz przeczytać ze Słowa Bożego. Aus Markus 10. Z Ewangelii Marka, z 10 rozdziału. Vers 28 bis zum Ende des Kapitels. Od 28 wiersza do końca tego rozdziału. Markus, do 42. Markus 10, vers 28. Ewangelia Marka, 10 rozdział, 28 wiersz. I począł Piotr mówić do niego: my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. Jezus odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, nie ma takiego, kto by opuścił dom albo dzieci, braci, albo siostry, albo matkę, albo ojca, albo dzieci, albo pola dla mnie i dla Ewangelii, który by nie otrzymał stokrotnie teraz w doczesnym życiu domów i braci, i sióstr, i matek, i dzieci, i pól, choć wśród prześladowań, a w nadchodzącym czasie żywota wiecznego. A wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. A byli w drodze, idąc do Jerozolimy, a Jezus szedł przed nimi i zdumiewali, a ci, co szli za nim, bali się. I znowu wziął z sobą 12 i począł im mówić o tym, co go miało spotkać. Oto idziemy do Jerozolimy, a Syn Człowieczy będzie wydany arcykapłanom i uczonym w piśmie i osądzą go na śmierć i wydadzą poganom. I będą go wyśmiewać i pluć na niego, ubiczują go i zabiją, lecz po trzech dniach zmartwychwstanie. I przystąpili do niego Jakub i Jan, dwaj synowie Zebedeusza, i rzekli: Nauczycielu, chcemy, abyś nam uczynił, o co cię prosić będziemy. Rzekł do nich: co chcecie, abym wam uczynił? A oni mu rzekli: spraw nam to, abyśmy siedzieli w chwale Twojej, jeden po prawicy Twojej, a drugi po lewicy. Jezus im powiedział: nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja piję, albo być ochrzczeni tym chrztem, którym ja jestem chrzczony? Odpowiedzieli mu: możemy. Wtedy Jezus rzekł im: kielich, który ja piję, pić będziecie, i chrztem, którym jestem chrzczony, zostaniecie ochrzczeni. Ale sprawić, abyście zasiadali po mojej prawicy czy lewicy, nie moja to rzecz. Przypadnie to tym, którym zostało zgotowane. Gdy to usłyszało 10, poczęli się oburzać na Jakuba i Jana. Ale Jezus, przywoławszy ich, rzekł do nich: wiecie, że ci, których uważa się za władców narodów, nadużywają swojej władzy nad nimi, a możni ich rządzą nimi samowolnie. Lecz nie tak ma być między wami, ale ktokolwiek by chciał być między wami wielki, niech będzie sługą waszym, i ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą wszystkich. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać życie na okup za wielu. I przyszli do Jerycha, a gdy wychodził z Jerycha, oto on oraz jego uczniowie i mnóstwo ludu, syn Tymeusza, Bartymeusz, ślepy żebrak, siedział przy drodze. Usłyszawszy, że to Jezus z Nazaretu, począł wołać i mówić: Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. I gromiło go wielu, aby milczał. A on tym więcej wołał: Synu Dawida, zmiłuj się nade mną.
Wtedy Jezus przystanął i rzekł: zawołajcie go. I zawołali ślepego, mówiąc mu: ufaj, wstań, woła cię. A on zrzucił swój płaszcz, porwał się z miejsca i przyszedł do Jezusa. A Jezus, odezwawszy się, rzekł mu: co chcesz, abym ci uczynił? A ślepy odrzekł mu: mistrzu, abym przejrzał. Rzekł Jezus: idź, wiara twoja uzdrowiła cię. I wnet odzyskał wzrok i szedł za nim drogą. Es war eine besondere Zeit, als der Herr Jesus über diese Erde ging. To był szczególnego rodzaju czas, gdy Pan Jezus szedł przez tą ziemię. Als die Schöpfung ihren Schöpfer trug. Gdy stworzenie niosło na sobie Stwórcę. Und er in Niedrigkeit ging von der Krippe bis zum Kreuz. Który w takim uniżeniu szedł aż od żłobka do krzyża. Und auf seinem Weg hier auf Erden. I tu na tej drodze, na ziemi, da hat er viel Widerstand erfahren. On doświadczył wiele sprzeciwiania. Der offene Hass. Spotkał się z otwartą nienawiścią ludzi. Auch manche Gleichgültigkeit ist ihm entgegengebracht worden. Również też i niejedna obojętność została mu objawiona. Wir lesen, er war der Welt. Czytamy, że on był w świecie. Die Welt war durch ihn. I świat powstał przez niego, und die Welt kannte ihn nicht. Ale świat go nie znał. Er kam in das Seine. On przyszedł do swoich, und die Seine nahmen ihn nicht an. A jego własność nie przyjęła go. Aber es gab einige, die ihm glaubten. Ale było niewielu takich, którzy wierzyli w niego. Und die ihm dann nachfolgten. I tacy, którzy naśladowali go. Und das hat unser Heiland tief gefreut. A to bardzo głęboko cieszyło naszego Zbawiciela. Dass Menschen bereit waren, ihm zu folgen. Że ludzie byli gotowi, aby pójść za nim. Ich hoffe, dass ihr alle dem Herrn Jesus angehört. Mam nadzieję, że wszyscy należycie do Pana Jezusa. Aber dann habe ich noch einen Wunsch. Ale jeszcze jedno życzenie mam. Dass ihr auch Jünger des Herrn Jesus seid. Abyście również i byli uczniami Pana Jezusa. Solche, die ihm nachfolgen. A więc tacy, którzy idą za Nim. Einmal sind zwei Jünger von Johannes zum Herrn Jesus gekommen. Kiedyś było tak, że dwóch uczniów Jana Chrzciciela przyszło do Niego. Und sie folgten ihm nach. I poszli za Panem. Und da drehte der Herr Jesus sich um. I wtedy Pan Jezus odwrócił się. Das hat sein Herz berührt. Gdyż to poruszyło jego serce. Und wenn du dem Herrn nachfolgst, i jeżeli ty będziesz naśladował Pana, dann dreh ich zu dir um, wtedy on odwróci się do ciebie und zeigt dir, dass er sich darüber freut. I pokaże ci, że on się z tego cieszy. Wir haben in unserem Abschnitt das Verhalten dieser Jünger vor uns. W tym przeczytanym urywku oglądamy sposób zachowania się tych uczniów. Und es gibt manches traurige zu sehen in diesem Abschnitt. I niejedną smutną rzecz mogliśmy oglądać w tym urywku. Und wir erkennen diese in diesen Jüngern. I my poznajemy w tych uczniach solche, die links und rechts von uns dem Herrn Jesus nachfolgen. Takich, którzy z lewej i z prawej strony naśladują Pana Jezusa. Und wir sehen auch da manches traurige. I my wśród nich też oglądamy niejedną smutną rzecz. Und wenn wir ehrlich sind, i jeżeli będziemy szczerymi, dann sehen wir uns selbst in diesem Verhalten der Jünger. To zauważymy też samych siebie w tym zachowaniu się tych uczniów. Und wir wollen das ein wenig ansehen. I chcielibyśmy się troszkę temu przyjrzeć. Wichtig, den biblischen Bericht über die Jünger zu lesen und zu Herzen zu nehmen. Jest to ważne, aby przeczytać ten biblijny opis o uczniach i wziąć go sobie do serca. Aber es gibt noch etwas Wichtigeres.
Ale jest jeszcze coś ważniejszego. Die Antwort des Herrn zu beachten, die er ihnen gibt. Aby wziąć pod uwagę odpowiedź Pana, którą im udzielił. In Vers 28 bis 31. W tych wierszach od 28 do 31. Sehen wir Petrus, der beschäftigt war mit dem Verzicht, den er geleistet hat, weil er dem Herrn nachfolgte. Oglądamy Piotra, który zajmował się tym, że musiał z niejednej rzeczy zrezygnować, gdy poszedł za Panem. Kurz vorher war ein reicher junger Mann zum Herrn Jesus gekommen. Krótko przedtem pewien bogaty młody człowiek przyszedł do Pana Jezusa. Und er fragte, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen. I zapytał się go, co mam czynić, aby otrzymać życie wieczne. Und der Herr blickte ihn an und liebte ihn. A Pan spojrzał na niego i rozmiłował się w nim. Und er verkaufe alles, was du hast. I powiedział do niego, sprzedaj wszystko, co posiadasz. Und gib es den Armen. I rozdaj to ubogim. Und folge mir nach. I pójdź za mną. Jetzt geht er traurig weg. Ten młody człowiek odszedł zasmucony. Denn er hat viele Güter. Gdyż on miał wiele bogactw. Und jetzt sagt Petrus, wir haben nicht so gehandelt. I teraz Piotr mówi, ale my tak nie postąpiliśmy. Und wir haben alles aufgegeben. My zrezygnowaliśmy ze wszystkiego. Und es ist natürlich so. Naturalnie tak też i było. Wenn wir dem Herrn Jesus nachfolgen wollen, i tak też jest, jeżeli chcemy naśladować Pana, müssen wir auch verzichten. Musimy również i zrezygnować z pewnych rzeczy. Auf manche Wünsche, Lebenswünsche. Również i z niejednych życzeń, jakie mamy w życiu. Aber Petrus war mit seinem Verzicht beschäftigt. Ale Piotr zajmował się tą sprawą zrezygnowania ze wszystkiego. Was er alles aufgegeben hat. Z tego wszystkiego, z czego on musiał zrezygnować. Und jetzt wollen wir die Antwort des Herrn sehen. I teraz przyjrzyjmy się odpowiedzi naszego Pana. Der Herr korrigiert ihn. Pan korygował go. Und er sagt, wenn jemand mir nachfolgt, i powiedział, jeżeli ktoś mnie naśladuje, sollte er sich nicht mit seinem Verzicht beschäftigen, to nie powinien zajmować się tym, z czego on zrezygnował. Das soll nicht der Beweggrund sein, i to nie powinno być też i pobudką naśladowania Pana, sondern der Beweggrund ist meinetwegen und des Evangeliums wegen. Ale pobudką powinno być, że z powodu mnie i z powodu Ewangelii zrezygnował i poszedł. Das könnt ihr in Vers 29 am Schluss. Możecie to przeczytać w 29 wierszu pod koniec. Und wenn jemand etwas aufgibt, ein Verzicht leistet wegen dem Herrn Jesus. A jeżeli ktoś z czegoś rezygnuje z powodu Pana Jezusa, dann gibt er zurück. To wtedy Pan oddaje mu z powrotem. Der Herr erwartet diese Bereitschaft von dir. Gdyż Pan oczekuje właśnie tego rodzaju gotowości z twojej strony. Aber er lässt sich nicht schenken. Ale Pan nie pozwoli sobie czegoś podarować. Ich sage das aus tiefer persönlicher Überzeugung. A mówię to z głębokiego, osobistego przekonania. Er gibt zurück. Gdyż on oddaje z powrotem. Und er sagt, jetzt in dieser Zeit gebe ich euch schon zurück. I Pan powiedział, już teraz, w tym czasie wam oddaję. Und auch im kommenden Zeitalter. Ale również też i w czasie przyszłym. Jetzt in dieser Zeit auf Erden. Teraz w tym czasie na ziemi. Empfangen wir Häuser. Otrzymujemy. Ein Haus spricht. A dom obrazowo wskazuje na te domostwo i tą atmosferę tego domu. Das ist das erste, was er uns schenkt, wenn wir ihm nachfolgen. To jest pierwsza rzecz, którą on nam daruje, gdy będziemy go naśladować. Dass wir dann geborgen sind in seiner Hand.
że będziemy mogli być skryci w Jego ręku. Zweitens, Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder. Po drugie, i braci, i sióstr, i matek, i dzieci. Das sind, modern gesagt, soziale Kontakte. To teraz tak nowocześnie mówiąc, to są właśnie te kontakty socjalne. Und das ist wirklich etwas Besonderes, wenn wir dem Herrn nachfolgen. I to rzeczywiście jest coś szczególnego, gdy naśladujemy Pana. Wir dürfen sehr viele Menschen kennen. My możemy poznać bardzo dużo ludzi. Gläubige Menschen. Wierzących ludzi. Und ich habe das selbst in meinem Leben erlebt. Ja to też osobiście w moim życiu przeżyłem. Ich habe, und ich sage jetzt nicht soziale Kontakte. Że ja posiadam, i powiem to teraz, nie takie socjalne kontakty. Brüderliche Kontakte. Ale ja mam braterskie kontakty. Mit Geschwistern aus vielen Ländern. Z wierzącymi z wielu krajów. Das ist ein Reichtum. To jest bogactwo. Dass ihr Kontakte habt auch hier miteinander. Że macie te kontakty między sobą nawzajem. Das ist was der Herr euch schenkt. To jest to, co Pan wam podarował. Und dann schenkt er auch Äcker. I Pan również daje nam pola. Das ist Nahrung. To znaczy pożywienie. Und zuerst ist es geistliche Nahrung. Najpierw chodzi o ten pokarm duchowy. Wer dem Herrn in Treue nachfolgt, kto w wierności naśladuje Pana, wird aus Gottes Wort reiche Nahrung bekommen. Ten będzie otrzymywał ze Słowa Bożego obfite pożywienie. Aber er wird auch sorgen für deine irdischen Dinge. Ale Pan również będzie się troszczył o twoje ziemskie sprawy. In meiner Jugend wurde mir ein Vers sehr wichtig. W mojej młodości jeden wiersz stał się dla mnie bardzo ważny. Ich hatte mit großem Schwung bin ich in mein Berufsleben eingestiegen. Ja z wielkim animuszem rozpocząłem moją pracę zawodową. War sehr erfüllt von meinem Betrieb. I bardzo to przeżywałem, pracując w tym moim przedsiębiorstwie. Dann hat der Herr mir einen Vers aufs Herz gelegt. I wtedy Pan położył mi na serce jeden z wierszy. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego und nach seiner Gerechtigkeit i sprawiedliwości Jego, und alles andere wird dir hinzugefügt werden. A wszystko inne będzie ci dodane. Ich habe noch keinen Tag Hunger gehabt. I ani jednego dnia w moim życiu nie byłem głodny. Der Herr hat immer gesorgt, auch für das Irdische. Również Pan starał się zawsze o te sprawy ziemskie. Also Geborgenheit, brüderliche Kontakte und Nahrung. A więc tą skrytość tego domostwa, jak również kontakty braterskie, ale również też i pożywienie. Aber mit Verfolgung. Ale z prześladowaniami, wśród prześladowań. Das müssen wir tragen. To musimy nieść. Die Verachtung. Pogardę. Ten spot der Menschen, wenn wir dem Herrn treu nachfolgen. Naśmiewanie się przez ludzi, jeżeli widzą, jak naśladujemy Pana. Aber es gibt auch noch im kommenden Zeitalter ewiges Leben. Ale w tym przyszłym czasie odziedziczymy również żywot wieczny. Glaubende Menschen haben schon ein Leben. Wierzący ludzie mają już życie wieczne. Aber im kommenden Zeitalter, ale w tym nadchodzącym czasie, das heißt, wenn wir vom Glauben zum Schauen gehen in den Himmel, to znaczy, gdy z wiary przejdziemy do oglądania, czyli wejdziemy do nieba, dann werden wir eingehen in die Heimat des ewigen Lebens. Wtedy wejdziemy do ojczyzny życia wiecznego. Und dann sagt er diesen Satz. I wtedy powiedział to ważne zdanie. Viele Erste werden Letzte sein und Letzte Erste sein. Wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. Das heißt mit anderen Worten. A to powiedziawszy innymi słowy.
Geschwister und Brüder, die im Vordergrund sind hier auf Erden, że bracia i wierzący, którzy w tym życiu na ziemi zajmują takie znamienite miejsca, können durchaus im Himmel in der letzten Reihe stehen. To może się zdarzyć, że w niebie będą w ostatnich rzędach. Und solche, die heute hier auf Erden in der letzten Reihe sind, a tacy, którzy tu na tej ziemi mogą być w tych ostatnich rzędach, können dann durchaus in der ersten Reihe stehen. Mogą być w niebie w tych pierwszych rzędach. Aber es gibt ein Trost. Ale jest też i pociecha. Es steht nicht alle erste werden letzte sein. Nie jest napisane, że wszyscy pierwsi będą ostatnimi. Auch wenn der Herr uns in den Vordergrund stellt in einer örtlichen Versammlung. Nawet jeżeli Pan nas stawia na pierwszych miejscach w miejscowym świadectwie zgromadzenia, und wenn wir treu unsere Aufgabe erfüllen, a my wiernie swoje zadania wypełniamy, in Gehorsam und Demut, w słuszeństwie i w pokorze, dann wird das auch droben in der Herrlichkeit gesehen. To będzie również i oglądane w górze w chwale. Wir kommen zum nächsten Abschnitt. I tak możemy już przesunąć się do następnego odcinka. Da haben wir die Furcht der Jünger von denen, die dem Herrn nachfolgen. Tu oglądamy ten strach uczniów, tych wszystkich, którzy naśladowali Pana. Sie gehen hinauf nach Jerusalem. Oni szli do, w górę do Jerozolimy. Der Herr geht vor ihnen her. Pan szedł przed nimi. Und Jerusalem war besonders gefährlich für den Herrn und die Jünger. A Jerozolima była szczególnie niebezpiecznym miejscem dla Pana i dla jego uczniów. Weil dort die religiösen Führer des Volkes Israel waren. Gdyż tam znajdowali się ci religijni przywódcy tego ludu izraelskiego. Und auch die Jünger wussten, dass sie den Herrn hassten. I o tym również uczniowie wiedzieli, że ci przywódcy nienawidzili Pana. Und wir lesen, sie entsetzten sich, während sie nachfolgen und fürchteten sich. I czytaliśmy o tym, że oni idąc za nim bali się. Es gibt also in der Nachfolge des Herrn Momente, wo wir Entsetzen haben und Furcht. A więc w naśladownictwie Pana mogą być takie momenty, w których jesteśmy przestraszeni, boimy się. Vielleicht sitzt jemand hier. Może i tu w tej sali ktoś siedzi. Der ist in Furcht versetzt durch etwas, das vor ihm ist. Który jest w strachu przed rzeczami, które są przed nimi, przed nim. Dass er auf einem Weg ist einer Sache entgegen. Że może znajduje się na drodze w kierunku pewnej sprawy, die Angst macht. Która go naprawia strachem. Dann darfst du erfahren, was die Jünger hier erfuhren. To i ty możesz tego doświadczyć, co doświadczyli uczniowie jego. Der Herr kümmert sich um sie. Że Pan zatroszczył się o nich. Es ist ihm nicht gleich, wenn seine Jünger Angst haben. To nie jest mu obojętne, gdy jego uczniowie boją się. Sehr schön, er nimmt die zwölf zu sich. Jakie to jest piękne, gdy czytamy, że wziął ze sobą dwunastu. Und dann sagt er, es ist so, wie ihr fürchtet. I wtedy powiedział im, tak, rzeczywiście tak jest, wy boicie się. Wir werden den Hass der Menschen erfahren. I my będziemy doświadczali nienawiść ludzi. Das ist Vers 33. O tym pisze wiersz 33. Und der Herr wird es persönlich erfahren. A Pan to osobiście na sobie samym doświadczy. Dass sie ihn zum Tode verurteilen. I osądzą go na śmierć. Und verspotten und geißeln. Będą go naśmiewali i biczowali. Und töten. I zabiją go. Aber er sagt dann etwas zweites. Ale powiedział i drugą rzecz. Am dritten Tag wird er auferstehen. Lecz po trzech dniach zmartwychwstanie. Das ist
der Triumph Gottes über den Hass der Menschen. Tu oglądamy triumf Boży nad nienawiścią ludzką. In der Auferstehung wird der Sieg Gottes dokumentiert. W tym zmartwychwstaniu udokumentowane zostało zwycięstwo Boże. Wenn wir dem Herrn treu nachfolgen, gdy my będziemy wiernie Pana naśladowali, dann gibt es Verachtung und Widerstand. Wtedy będziemy doświadczali pogardy i sprzeciwiania. Aber wir werden auch erfahren, ale również i tego doświadczymy, den Sieg Gottes über den Hass der, że istnieje zwycięstwo Boże nad tą nienawiścią ludzką. Und wir werden es in dem Moment erfahren, a my to w tym momencie doświadczymy, wo der Herr Jesus kommt zur Entrückung, gdy Pan Jezus przyjdzie, aby nas pochwycić i zabrać do siebie. Und dann die Toten in Christus auch auferstehen werden. Wtedy też i wszyscy umarli w Chrystusie, oni też zmartwychwstaną. Und wir die Lebenden verwandelt werden. A my, żyjący, będziemy przemienieni. Und wir sagen mit 1. 15. I możemy powiedzieć, zgodnie z pierwszym listem do Koryntian, 15 rozdział, wo ist o Tod dein Sieg? Gdzież jest o śmierci zwycięstwo Twoje? Nein, Gott hat gesiegt über den Hass der Menschen. Nie, Bóg zwyciężył tę nienawiść ludzką. In vers 35 bis vers 39. W tych wierszach od 35 do 39 sehen wir eine besonders krasse Haltung. Oglądamy szczególne, jaskrawe postępowanie, czy da, nastawienie. Da wollen zwei Jünger den ersten Platz haben. Tam uczniów chciało zająć pierwsze miejsce. Das sehen wir auch heute manchmal. To oglądamy również i czasami dzisiaj. Dass Brüder den ersten Platz haben wollen. Że niektórzy bracia chcą zajmować pierwsze miejsce. Und wenn wir ehrlich sind, i jeżeli jesteśmy szczerzy, dann sehen wir auch Ansätze in unserem eigenen Herzen. To z pewnością i zadatki do tego zauważymy w swoich własnych sercach. Was wir hier diesen zwei Jüngern vor uns haben, to, co tutaj w tych dwóch uczniach przed sobą mamy, ist krasses fleischliches Verhalten. To jest właśnie jaskrawe, cielesne postępowanie. Lehrer, wir wollen. Nauczycielu, my chcemy. Das ist eigenwillig. To jest właśnie samowola. Dann wollen sie dem Herrn Jesus etwas befehlen. I tu chcą Panu Jezusowi coś rozkazać. Dass du tust, was irgendwie dir sagen. Abyś uczynił to, o czym my ci powiemy. So ist unser Fleisch. Takim jest właśnie nasze ciało. Die in uns wohnende Sünde. Ten w nas mieszkający grzech. Eigenwille, samowola und ein gewisses unverschämtes Verhalten gegenüber dem Herrn. I pewnego rodzaju bezwstydne zachowanie w stosunku do Pana. Der Herr fragt sie. I Pan pyta ich, was wollt ihr? Co wy chcecie? Und sie sagen uns in deinem Reich, a oni mu powiedzieli, zu deiner rechten und zu deiner linken sitzen. Daruj nam to, abyśmy siedzieli w chwale Twojej albo w królestwie Twoim, jeden po prawicy Twojej, a drugi po lewicy. Das ist Ehrsucht und Egoismus. To jest właśnie samochwała i egoizm. Hast du das auch schon in deinem Verhalten festgestellt? Czy coś takiego również stwierdziłeś i w Twoim zachowaniu? Hast du etwas gelten wolltest unter den Gläubigen? Czy i ty czasami nie pragnąłeś być kimś wśród wierzących? Dass es nur deine Ehre geht? Czy i ty nie myślałeś, że to tutaj chodzi o moją cześć, chwałę? Der Herr fragt sie, könnt ihr den Kelch trinken und mit der Taufe getauft werden? A Pan ich pyta, czy możecie pić kielich, który ja piję i być ochrzczeni chrztem, który jestem chrzczony? Der Kelch trinken bedeutet die Leiden, die auf den Herrn Jesus kommen sollten. Pić kielich to oznacza brać udział w tych cierpieniach, które mają przyjść na Pana.
Und die Taufe bedeutet, dass er in den Tod gehen musste. A chrzest oznacza, że Pan musiał wejść w śmierć. Da fragt er sie, könnt ihr das? I wtedy Pan ich pyta, czy wy możecie? Und dann sehen wir eine Selbstüberschätzung ersten Ranges. I tu oglądamy przecenienie samego siebie i to w najwyższym wymiarze. Wir können es. My możemy. Der Herr sagt zu ihnen. A Pan powiedział do nich. Ihr werdet diesen Kelch trinken. Wy będziecie pili ten kielich. Ihr werdet getauft werden. I będziecie tym chrztem ochrzczeni. Und das ist auch geschehen bei Jakobus. I tak rzeczywiście się stało w przypadku Jakuba. Er war der einer der ersten Märtyrer. On stał się jednym z pierwszych męczenników wśród uczniów. Aber dann sagt der Herr, ale potem Pan powiedział, dieses Sitzen zu meiner rechten und linken, to, żeby zasiadać po mojej prawicy lub lewicy, da geb ich euch nicht nach. To ja tutaj wam w tym nie popuszczę. Ist eine ganz wichtige Belehrung. I to jest bardzo ważne pouczenie dla nas. Wenn in der örtlichen Versammlung das Fleisch Forderungen stellt, jeżeli w miejscowym zgromadzeniu ciało jakieś zaczyna stawiać swoje własne żądania, dann muss man es ertragen, to trzeba to znieść, aber man darf nicht nachgeben. Ale nie można popuścić, poddać się. Das ist, was der Herr getan hat. To jest właśnie to, co Pan tu uczynił. Er hat nicht gesagt, diese zwei, die will ich nicht mehr als meine Jünger. On nie powiedział, tych dwóch to ja już nie chcę mieć jako swoich uczniów. Er hat sie weitergetragen. On ich dalej znosił. Aber er hat ihnen nicht nachgegeben. Ale on im nie zezwolił na to, nie popuścił. Er sagt, das steht bei mir zu vergeben. On powiedział, że to nie jest moja rzecz, aby wam tego udzielić. Sondern es ist für die es bereitet ist. Ale to jest dla tych, którym zostało to zgotowane. Wir müssen uns diese Situation noch einmal vorstellen. Tą sytuację musimy sobie jeszcze raz wyobrazić. Da sagt der Herr in Vers 33 und 34. I wtedy wyobraźmy sobie, Pan mówi w wierszach 33 i 34, dass er jetzt nach Jerusalem gehen würde, że on teraz udaje się do Jerozolimy, und dass er am Kreuz auf Golgatha den letzten Platz einnehmen würde. I że on na krzyżu Golgoty zajmie ostatnie miejsce na ziemi, jakie może być zajęte. Verachtet, pogardzony, geschmäht, zhańbiony, geschlagen, zbity und gekreuzigt. I ukrzyżowany. Den letzten Platz nimmt er ein. On zajmie to ostatnie miejsce. Und auf diese Botschaft hin wollen diese Jünger den ersten Platz. I słysząc tego poselstwo, uczniowie chcą zająć pierwsze miejsce. Wenn wir in fleischlicher Weise den ersten Platz wollen, jeżeli w cielesny sposób będziemy dążyli do pierwszego miejsca, dann stehen wir diametral dem Herrn entgegen. Wtedy będziemy bezpośrednio stawali przeciwko Panu Jezusowi. Das ist also eine starke Sache gewesen von diesen zwei Jüngern gegen den Herrn. A więc była to bardzo ostra rzecz, jaką ci uczniowie zajęli w stosunku do Pana. Aber es war auch ein Affront gegen die anderen Jünger. Ale to również było naturalnie afrontem w stosunku do pozostałych uczniów. Steht die nächste Situation. I w ten sposób powstaje następna sytuacja. Wir sehen, dass die anderen zehn unwillig werden. Oglądamy, że tych następnych dziesięciu zaczęło się oburzać na Jakuba i Jana. Niechętni byli im. Das können wir verstehen. Z pewnością możemy to zrozumieć. Zwei Jünger,
tun sich hervor. Widzimy, jak dwóch uczniów chce wysforować się samych siebie do przodu. Und jetzt werden die anderen unwillig. I teraz pozostali naturalnie są niechętnie do nich nastawieni. War das gut? Czy było to dobre? Das war auch Fleisch. To też było cielesne. Und der Herr ruft sie herzu. I Pan ich wszystkich przywołał. Und er zeigt ihnen, dass ihr Unwille nicht richtig ist. I pokazuje im, że ich niechęć do tych dwóch jest niedobra. Lernen jetzt einen zweiten wichtigen Grundsatz. I z tego uczymy się bardzo ważną drugą zasadę. Wir haben gesehen, fleischliches Verhalten muss man ertragen. Widzieliśmy, że cielesne zachowanie należy znieść. Man darf diesen Forderungen aber nicht nachgeben. Ale nie można pozwolić na tego rodzaju żądania. Aber man darf es auch nicht mit fleischlichem Verhalten beantworten. Ale również też i nie wolno w sposób cielesny odpowiedzieć na te żądania. Möchte etwas vorlesen aus dem ersten Thessalonicher Brief. Chciałbym jeszcze do tego przeczytać z pierwszego listu do Tesaloniczan. Kapitel 5. Piąty rozdział. Vers 15. 15 wiersz. Pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział, 15 wiersz. Baczcie, ażeby nikt nikomu złem za złe nie oddawał, ale starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim. Da werden also die angesprochen, die vorstehen und arbeiten, wie das in Vers 12 steht. A więc tutaj oglądamy przed sobą wszystkich tych, którzy są przełożonymi nad pracownikami, co oglądamy w wierszu 12. Wir sollen sie in aller Liebe achten. I my powinniśmy z wszelką miłością takich poważać. Aber diese Brüder, die Verantwortung fühlen in der örtlichen Versammlung. Ale ci bracia, którzy czują odpowiedzialność w miejscowym zgromadzeniu, die müssen darauf achten. Muszą na to zwracać uwagę. Dass in der Versammlung unter den Jüngern nicht Böses mit Bösem vergolten wird. Aby w zgromadzeniu wśród wszystkich uczniów nie było nikomu złem za złe oddawane. Böses und fleischliches Verhalten kann man nicht verhindern. Złe i cielesne sposoby postępowania, tego nie możemy uniknąć, zapobiec temu. Aber es darf nicht mit Bösem beantwortet werden. A nie wolno nam złem na to odpowiedzieć. Der Herr ruft sie herzu. Pan ich przywołał do siebie. Und er sagt, wer irgend, Vers 43, wer irgend unter euch groß sein will. I powiedział im w wierszu 43, że jeżeli ktoś między wami chciałby być wielki, soll euer aller Diener sein. Niech będzie sługą waszym, was wszystkich. Wenn also jemand groß werden will unter den Jüngern, a więc jeżeli ktoś chce być wielkim wśród uczniów, dann muss er bereit sein, die geringsten Dienste zu tun. To musi być gotowy, aby tę najskromniejszą służbę wykonywać. Das Lokal putzen. Na przykład sprzątać lokal. Die schwierigen Geschwister zu Besuch einladen. Tych trudnych w obejściu wierzących zapraszać do siebie na odwiedziny. Das sind keine Dienste, nach denen man sich ausstreckt. To z pewnością nie są służby, za którymi człowiek by chętnie podążał. Aber der Herr Jesus hat es vorgelebt. Ale Pan Jezus dał nam w swoim życiu tego rodzaju przykład. Das könnt ihr in Johannes 13 finden. Możecie to znaleźć w Ewangelii Jana, 13 rozdział. Tam oglądamy, jak Pan Jezus przepasał się. Nalał wody. I obmywa stopy uczniów. On nie obmywa uszów uczniów. Ale obmywa stopy uczniów.
Und wer der Erste sein will. A dalej czytamy, że kto chciałby być pierwszym, soll aller Knecht sein. Ten niech będzie sługą wszystkich. Jetzt müssen wir doch nachgeben. A więc my musimy poddać się. Dem Fleisch darf nicht nachgegeben werden. Ale ciału nie powinniśmy się poddawać. Und dennoch geht es darum, eine nachgiebige Haltung zu haben. Ale jednak ważne jest, abyśmy zajmowali nastawienie poddające się. Immer wenn Dinge gewünscht werden, zawsze wtedy, gdy jakieś rzeczy ktoś sobie życzy, die nicht die Ehre des Herrn antasten, które nie naruszają czci Pana und die nicht gegen Gottes Wort sind, i które nie są przeciwne Słowu Bożemu, dann sollen wir auch eine nachgiebige Haltung haben. To i powinniśmy my okazywać w stosunku do nich nastawienie pozwalające. Natürlich muss alles abgewogen werden. Naturalnie wszystko musi być wyważone. Wir haben auch vor einigen Jahren ein neues Versammlungslokal gebaut in Wolfhausen. Przed paroma laty zbudowaliśmy nowy budynek zgromadzenia w Wolfhausen. Und wir sitzen auch die Männer auf getrennt von den Frauen. I my, mężczyźni, siedzimy odrębnie od niewiast. Und in einer Brüderstunde kam das zur Sprache. I w godzinie braterskiej była ta sprawa omawiana. Sollen wir das auch tun im neuen Lokal? Czy mamy też i to uczynić w nowym lokalu? Und es wurde zuerst mal gefragt, haben wir eine Grundlage im Wort Gottes dafür? Najpierw zaczęliśmy pytać, czy mamy jakieś podstawy w Słowie Bożym do tego rodzaju. Und die Antwort war, es wird nicht ausdrücklich gesagt im Wort Gottes. I stwierdziliśmy, że nigdzie nie jest to dobitnie w Słowie Bożym powiedziane. Und es gab einzelne, die wünschten, dass man durcheinander sitzt. I byli niektórzy tacy, którzy życzyli sobie, aby w zmieszany sposób siedzieć. Aber die erfahrenen Brüder unter uns, ale doświadczeni bracia wśród nas, sie haben gesagt, keine direkte Anweisung im Wort Gottes. Powiedzieli, że wprawdzie nie ma bezpośrednich wskazówek w Słowie Bożym, aber meinen doch, dass es eine gute Gewohnheit ist. Ale my myślimy, że z pewnością to jest dobry zwyczaj. Es wurde noch vieles gesagt in dieser Brüderstunde. W tej godzinie braterskiej jeszcze wiele na ten temat się mówiło. Argumente hin und her. Argumenty były podnoszone za i przeciw. Ich will euch nicht alles erzählen. Nie będę wam teraz wszystkiego opowiadał. Aber kamen doch zum Schluss. Ale jednak doszliśmy w końcu do wniosku, dass es gut ist, weiter so zu sitzen, wie wir immer gesessen sind. Że dobrze jest dalej się w ten sposób, jak poprzednio siedzieliśmy. Eine nachgiebige Haltung haben, das ist eine Sache. A więc mieć nastawienie uległe, to jest z jednej strony dobre. Aber man muss auch Weisheit von oben bekommen für solche Fragen. Ale trzeba również też i otrzymać mądrość z góry w przypadku tego rodzaju spraw. Der Herr kommt jetzt auf sich selbst zu sprechen in Vers 45. I w 45. wierszu Pan zaczyna mówić o samym sobie. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, sondern um zu dienen. Lecz aby służyć. Das wird deutlich, wie ich schon sagte, in Johannes 13. To dobitnie jest widoczne w Ewangelii 13 rozdział. Tak jak powiedziałem już. Dann ist er noch gekommen, um sein Leben zu geben. A następnie czytamy, on przyszedł, aby swoje życie złożyć als Lösegeld für viele. Jako okup za wielu. An einer Stelle sagt Gottes Wort, na jednym z miejsc Słowo Boże mówi, dass der Herr Jesus reich war, że Pan Jezus był bogatym, und dass er arm geworden ist,
I że on stał się ubogim, damit wir durch seine Armut reich würden. Abyśmy z jego ubóstwa my zostaliśmy ubogaceni. Wenn in einer örtlichen Versammlung alle wünschen, den letzten Platz einzunehmen, jeżeli w jakimś miejscowym zgromadzeniu wszyscy będą sobie życzyli, aby zajmować to ostatnie miejsce, und ich hoffe, dass das in Oschesche der Fall ist, i mam nadzieję, że taki przypadek występuje w Oschu, dann seid ihr eine reiche Versammlung, to mówię wam, jesteście bogatym zgromadzeniem, dann wird der Segen des Herrn auf euch ruhen. Wtedy błogosławieństwo Pana będzie spoczywało na was. Wir haben also hier schwache, fleischliche Verhaltensweisen der Jünger. Mamy tu przed sobą słabe i cielesne sposoby postępowania uczniów Pana. A was sagt der Herr kurz vor seinem Sterben zu seinen Jüngern? A co powiedział Pan krótko przed swoją śmiercią do swoich uczniów? Lukas 22. W Ewangelii Łukasza, 22 rozdział. Wenn ich das finde, da sagt er zu ihnen, ihr seid es, die mit mir ausgeharrt habt. Nie mogę tego powiedzieć teraz, ale Pan powiedział do nich, wy jesteście tymi, którzy wytrwali ze mną. Vielleicht kann ein Bruder helfen. Może któryś z braci zna ten wiersz. Vers 28. Ja. Vielen Dank. Ja. Ihr aber seid es, die mit mir ausgeharrt habt in meinen Versuchungen. Wy zaś jesteście tymi, którzy wytrwali przy mnie w pokuszeniach albo w doświadczeniach, powinno tutaj być napisane, moich. Wenn wir das Verhalten der Jünger betrachten, gdy będziemy rozumieli sposób postępowania uczniów, viel Schwachheit, i będziemy widzieli wiele słabości i wiele cielesności. Das Ausharren war an einem kleinen Ort. A wytrwałość to była malutka rzecz. Und doch hat es geschätzt, dass sie ihm nachgefolgt sind. A jednak Pan to docenił, że oni wytrwali z nim i naśladowali go. Vielleicht ist jemand hier, der wünscht, dem Herrn nachzufolgen. Może tutaj jest ktoś taki, który życzy sobie naśladować Pana. Und immer wieder versagt. I ciągle na nowo zawodzi. Und es kann sein, dass man ein wenig mutlos wird dabei. I może tak się zdarzyć, że już troszkę się zniechęca tym. Aber du musst wissen, wenn du wünschest, dem Herrn nachzufolgen. Ale ty musisz wiedzieć, że jeżeli sobie życzysz, aby naśladować Pana, dann machst du deinen Herrn glücklich. To ty wtedy wielce uszczęśliwisz twojego Pana. Und in Johannes 17, a w Ewangelii Jana w 17 rozdziale czytamy. In vers 6. Czytamy w wierszu 6 Jana 17:6. Dein, in der Mitte, dein waren sie und mir hast du sie gegeben und sie haben dein Wort gehalten. Druga połowa, twoimi byli i mnie ich dałeś i strzegli słowa twojego. Da spricht der Herr Jesus noch als Mensch auf Erden stehend zum Vater. To powiedział Pan Jezus jako człowiek stojący jeszcze na tej ziemi do swojego Ojca. Und er drückt vor dem Vater seine Wertschätzung aus über seine Jünger. I on tutaj wyraża przed swoim ojcem, jak bardzo ceni swoich uczniów za to. Ist das nicht ein guter Herr? Czyż to nie jest dobry Pan? Macht das uns nicht Mut? Czy to nam nie dodaje odwagi? Und wenn wir dieses Versagen dieser Jünger gesehen haben in Markus 10. A gdy my oglądaliśmy w tej Ewangelii Marka w 10 rozdziale, jak ci uczniowie wielokrotnie zawiedli, dann sehen wir, dass unser Versagen den Herrn nicht abhält zu wirken. To widzimy, że na podstawie tego, że jeżeli my zawodzimy, to wcale Pana nie powstrzymuje od tego, aby on działał. Und das sehen wir im Abschnitt bei Bartimäus.
I to oglądamy w następnym urywku w przypadku tego Bartymeusza, który zaczął wołać, gdy usłyszał o Panu Jezusie. On był niewidomy. Wenn du noch nicht dem Herrn angehörst, bist du genauso blind. Jeżeli ty nie należysz do Pana Jezusa, to dokładnie tak samo jesteś niewidomy. Genauso wie ein Bartymeusz. Dokładnie tak samo jak ten Bartymeusz. Du kannst nicht sehen die Größe Gottes. Ty nie możesz widzieć wielkości Bożej. Und du kannst nicht deinen eigenen Zustand erkennen. I ty nie możesz rozpoznać twojego własnego stanu. Aber Bartimeus macht genau das Richtige. Ale Bartymeusz uczynił właśnie dokładnie to, co było właściwe. Er ruft zum Herrn. On wołał do Pana. Und der Herr antwortet. I Pan odpowiedział. Und wir lesen etwas Besonderes. I czytamy tutaj szczególną rzecz. Aber bevor ich das zeige, gehen wir zum Buch Josua. Ale zanim to pokażę, przejdźmy jeszcze do Księgi Jozuego. Der Moment, wo sie kämpften, in Kapitel 11, glaube ich. Myślę, że to jest w 11 rozdziale. Oglądamy ich, jak walczyli. Als Josua der Sonne sagte, sie solle stillstehen. Gdy Josue powiedział, aby się zatrzymało. Vielleicht hat ein Bruder es gefunden. Może któryś z braci to znalazł. Vielen Dank. 10 Vers 12. 10. rozdział, 12. wiersz. Ja. Lies mal den 12. wiersz. Przeczytajmy ten 12. wiersz Jozuego 10. rozdział. Wtedy, a było to w dniu, kiedy Pan wydał Amorejczyków w ręce synów izraelskich, powiedział Jozue do Pana wobec Izraela: Słońce, zatrzymaj się w Gibeonie, a ty księżycu w dolinie Ajalon. Auf das die Bitte eines Knechtes des Herrn. Na prośbę jednego ze sług pańskich. Auf die Bitte von Josua. Na prośbę Jozuego. Steht das Universum still. Cały wszechświat zatrzymał się. Auf das Rufen eines armen Blindes. I na wołanie tego biednego żebraka niewidomego. Steht der Schöpfer still. Stwórca zatrzymał się. Das könnt ihr lesen eben in Markus 10. O tym można właśnie przeczytać w Marka w 10 rozdziale. Vers 49. 49 rozdział, wiersz. Jesus blieb stehen. A Jezus zatrzymał się. Auf die Bitte von Josua bleibt die Schöpfung stehen. Na prośbę Jozuego zatrzymał się cały wszechświat. Auf das Rufen von Bartimeus bleibt der Schöpfer stehen. A na wołanie Bartymeusza zatrzymał się Stwórca. Das ist sehr eindrücklich für meine Seele. To wywiera bardzo wielkie wrażenie mojej duszy. Und wenn jemand erkennt, dass er blind ist. Jeżeli ktoś to poznaje, że jest ślepy, dass er ein Sünder ist und verloren, że jest grzesznikiem i zgubionym, dann bleibt mehr stehen als die Schöpfung, to więcej jeszcze się zatrzymuje niż całe stworzenie, dann bleibt der Schöpfer stehen. Wtedy sam Stwórca się zatrzymuje. Dann sagt er dir, was willst. I wtedy pyta się, co chcesz. Bartimeus sagt, dass ich sehe. A Bartymeusz odpowiada, abym przejrzał. Und der Herr gewährt ihm seine Bitte. A Pan sprawił, aby stało się według jego prośby.
Vielen hat der Herr gesagt, folge mir nach. Pan powiedział do wielu ludzi, a ty pójdź za mną. Bartimeusz folgte ihm von sich aus nach. A Bartimeusz dobrowolnie, sam ze siebie, szedł za nim. Er hat sich nicht abhalten lassen vom Versagen der anderen Jünger. On nie dał się niczym zatrzymać, nawet tym, że uczniowie Pana zawiedli. Dem Herrn Jesus in Treue nachzufolgen. Aby wiernie naśladować Pana. Ich möchte euch ermuntern, euch junge Brüder und Schwestern. Chciałbym was zachęcić, młodych i młode siostry. Ihr seht manches bei uns Älteren, das euch vielleicht nicht so froh macht. Może widzicie w nas starszych niejedną rzecz, która was wcale nie cieszy. Folgt trotzdem konsequent dem Herrn Jesus nach. Ale pomimo wszystko konsekwentnie idźcie za Panem. Meine Mutter hat mir einige Sätze mit ins Leben gegeben. Einige Sätze. Moja matka podała mi kilka takich ważnych zdań na całe moje życie. Und einer dieser Sätze war, a jednym z tych zdań było następujące. Nie, wenn Menschen Fehler machen, Gottes Wahrheit aufgeben. Nigdy nie rezygnuj z Bożych prawd, jeżeli widzisz, jak ludzie czynią błędy. Wenn das unsere Haltung ist. Jeżeli tego rodzaju nastawienie będzie naszym nastawieniem, dann liegt der Segen des Herrn auf unserem Weg. Wtedy błogosławieństwo Pana będzie spoczywało na naszej drodze.